Adwent, dzień 15. Tytuł: Czynnik aktualizujący poczęcie Chrystusa. Fragment z Sumy Teologicznej. Autor: Święty Tomasz z Akwinu. Źródło: Katedra Historii i Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Narracja: Fonoteka Sobieskiego. Tekst. Zagadnienie 32. Czynnik aktualizujący poczęcie Chrystusa. 53. Rozpatrzmy z kolei czynnik, który zaktualizował poczęcie Chrystusa. Zagadnienie to ujmujemy w czterech pytaniach. Pierwszego, czy tym czynnikiem był Duch Święty? Drugiego, czy wolno mówić o poczęciu Chrystusa z Ducha Świętego? Trzeciego, czy możemy Ducha Świętego nazywać Ojcem Chrystusa według ciała? Czwartego, czy przy poczęciu Chrystusa Najświętsza Maryja Panna odegrała jakąś czynną rolę? Artykuł pierwszy. Czy poczęcie Chrystusa należy przypisać Duchowi Świętemu? Na pozór nie, bo pierwszy, jak twierdzi Augustyn. 1. Dzieła Trójcy Przenajświętszej są niepodzielne, jak niepodzielną jest jej istota. Otóż jednym z dzieł Boga jest poczęcie Chrystusa. Nie wydaje się więc, by je można było przypisywać w wyższym stopniu Duchowi Świętemu niż Ojcu lub Synowi. Drugie, słowa apostoła. 2. Emotikon smutek: kiedy przyszła pełnia czasów, zesłał Bóg Syna swego, uczynionego z niewiasty, Augustyn opatruje następującym komentarzem. 3. Emotikon smutek: istotnie, zesłał go ten, który go uczynił z niewiasty. A skoro, jak wiadomo. 4. Zesłanie Syna przypisuje się Ojcu, więc i poczęcie Jego, określone zwrotem, został uczyniony z niewiasty, należy przypisać głównie Ojcu. 3. Czytamy. 5. Emotikon smutek: mądrość zbudowała sobie dom. Mądrością Boga zaś jest sam Chrystus, jak to wynika ze słów. 6. Emotikon smutek: Chrystusa Bożą moc i mądrość Bożą. A domem tej mądrości jest ciało Chrystusa, nazywane także Jego świątynią, jak wynika ze słów 7, ale to On mówił o świątyni ciała swojego. Wydaje się przeto, że dokonanie poczęcia Chrystusowego ciała należy przypisać głównie Synowi, więc nie Duchowi Świętemu. A jednak czytamy słowa. 8. Emotikon smutek: Duch Święty zestąpi na cię. Wykład. Stwierdzamy, że poczęcie Chrystusowego ciała jest dziełem całej Trójcy Przenajświętszej, ale dla trzech racji przypisujemy je Duchowi Świętemu. Przemawia za tym, po pierwsze, boski aspekt przyczyny wcielenia. Duch Święty jest bowiem, jak wiadomo, 9. miłością Ojca i Syna. A wszak najwyższym przejawem Bożej miłości było to, że Syn Boży w dziewiczym łonie przybrał sobie ciało, to też powiedziano. 10. Emotikon smutek: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Po drugie, przemawia za tym przyczyna wcielenia, rozpatrywana pod kątem przyjętej natury. Ułatwia to zrozumienie faktu, że Syn Boży przyjął ludzką naturę do jedności w osobie nie na skutek jakichś jej zasług, lecz wyłącznie z łaski. Łaskę zaś przypisujemy Duchowi Świętemu, stosownie do słów. 11. Emotikon smutek: dary są różne, lecz Duch ten sam. To też mówi Augustyn. 12. Emotikon smutek: ów sposób, w jaki Chrystus narodził się z Ducha Świętego, nasuwa myśl o łasce Boga, dzięki której człowiek bez żadnych uprzednich zasług, od pierwszej chwili istnienia swojej natury tak ściśle zjednoczył się ze Słowem Bożym, w jednej osobie, że od razu był Synem Bożym. Po trzecie, przemawia za tym cel wcielenia, zmierzało ono bowiem ku temu, by poczęty człowiek był człowiekiem świętym i aby był Synem Bożym. A za sprawcę obu tych rzeczy uważamy Ducha Świętego. On to bowiem sprawia, iż ludzie stają się synami Boga, stosownie do słów 13, a że jesteście synami Bożymi, posłał Bóg Ducha Syna swego do serc naszych, wołającego: Abba, Ojcze. I On, jak powiedziano. 14. Emotikon smutek: jest duchem uświęcenia. Bo jak inni ludzie przez Ducha Świętego zostają uświęceni duchowo, tak iż są przybranymi synami Bożymi, tak Chrystus poczęty przez Ducha Świętego w świętości, jest Synem Bożym z natury. To też według glosy. 15. Słowa święta Pawła. 16. Emotikon smutek: on to przeznaczony jest na Syna Bożego w mocy, znajdują swoje wytłumaczenie w zwrocie następującym po nich bezpośrednio, wedle Ducha Uświęcenia, tej od przez to, że począł się z Ducha Świętego. A i sam anioł w czasie zwiastowania słowa.
17 emotikon smutek Duch Święty zestąpi na Cię zamyka powiedzeniem, przeto, co się z Ciebie narodzi święte, będzie nazwane Synem Bożym. Ad pierwsze poczęcie dokonało się wprawdzie jako dzieło wspólne całej Trójcy Przenajświętszej, ale, uwzględniając różne jego aspekty, przypisujemy je poszczególnym osobom. Ojcu bowiem przypisuje się ojcowski autorytet w stosunku do osoby syna, który przez tego rodzaju poczęcie przybrał sobie ludzką naturę, synowi przypisujemy samo przyjęcie ciała, a Duchowi Świętemu ukształtowanie ciała, które syn przyjął. Bo stosownie do słów. 18 emotikon smutek posłał Bóg Ducha Syna swego. Duch Święty jest Duchem Syna. I jak moc duszy działająca w nasieniu poprzez tkwiące w nim siły witalne formuje ciało innych ludzi w procesie rodzenia, tak moc Boża, którą jest sam Syn, zgodnie ze słowami. 19 emotikon smutek Chrystus, Boża moc, ukształtowała przez Ducha Świętego to ciało, przyjęte przez Syna. Wskazują na to również słowa anioła. 20 emotikon smutek Duch Święty zestąpi na Cię, by poniekąd przygotować i uformować materię Chrystusowego ciała, a moc Najwyższego, to jest Chrystus, zacień Cię, czyli, jak mówi Grzegorz. 21. Bezkielesną jasność bóstwa otrzyma w Tobie ludzkie ciało, bo wszak ciało oświetlone daje kształt tlenia. A pod wyrazem Najwyższy rozumiemy Ojca, którego mocą jest Syn. A drugi wyraz zesłany odnosi się do osoby przyjmującej ciało. Zesłał ją Ojciec. Lecz poczęcie dotyczy przyjętego ciała, ukształtowanego przez działanie Świętego Ducha. I dlatego, mimo tożsamości tego, który został zesłany i poczęty, ze względu na pojęciowe różnice, zesłanie przypisujemy Ojcu, spowodowanie poczęcia, Duchowi Świętemu, przyjęcie ciała zaś, Synowi. Ad trzeciego. Jak zauważa Augustyn. 22. Problem. Ten można ująć dwojako, bo po pierwsze, domem Chrystusa jest Kościół, który On zbudował sobie przez własną krew. Można też ciało Jego nazywać Jego domem, jak On sam to uczynił mówiąc o swojej świątyni. A to, czego dokonał Duch Święty, jest też dziełem Syna Bożego ze względu na jedność osób co do natury i woli. Artykuł 2. Czy wskazane jest używanie wyrażenia, Chrystus począł się z Ducha Świętego? Na pozór nie, bo pierwsze słowa. Jeden emotikon smutek z Niego, przez Niego i w Nim jest wszystko, Augustyn opatruje glosą. Dwa emotikon smutek należy zwrócić uwagę na to, w jakim znaczeniu powiedziano, z Niego. Bo przecież niebiosa i ziemia są przezeń uczynione, nie z Niego, nie z Jego substancji. Podobnie nie uformował Duch Święty ciała Chrystusowego ze swojej substancji. Nie powinno się więc mówić o poczęciu Chrystusa z Ducha Świętego. Drugi czynnik aktualizujący, który daje początek nowemu życiu w procesie narodzin, gra rolę nasienia. Otóż Duch Święty nie odgrywał tej roli przy poczęciu Chrystusa. Bo, jak mówi Hieronim, 3 emotikon smutek nie jest zgodne z prawdą to, co utrzymują niektórzy zbrodniczy pisarze, iż Duch Święty był zamiast nasienia, ale twierdzimy, że ciało Chrystusa zostało utworzone, czyli uformowane, potęgą i mocą Stwórcy. Nie powinno się więc mówić, że Chrystus począł się z Ducha Świętego. Trzecia jedność może powstać z dwóch składników tylko przez ich syntezę. A przecież ciało Chrystusa zostało ukształtowane z Maryi Panny. Powiedzenie, że Chrystus począł się z Ducha Świętego wskazywałoby więc na powstanie jakiejś syntezy Ducha Świętego i materii dostarczonej przez Najświętszą Dziewicę, co najwidoczniej jest błędem. Nie należy więc mówić, że Chrystus począł się z Ducha Świętego. A jednak powiedziano. 4 emotikon smutek pierwej nim się zeszli, znaleziona jest, jako mająca w żywocie z Ducha Świętego. Poczęcie odnosimy nie tylko do Chrystusowego ciała, lecz przez wzgląd na to ciało mówimy o poczęciu Chrystusa. Otóż bierzemy pod uwagę dwojaki stosunek łączący Ducha Świętego z Chrystusem, Duch Święty jest współistotny z Synem Bożym, z tym, o którym powiedziano, że się począł. Duch Święty jest zarazem przyczyną sprawczą w odniesieniu do Chrystusowego ciała. Przyimek z uwypukla te oba stosunki, podobnie jak w powiedzeniu, że jakiś człowiek jest ze swego Ojca. I dlatego zdanie, Chrystus począł się z Ducha Świętego uważamy za stosowne, mając przy tym na myśli działanie sprawcze Ducha Świętego w odniesieniu do przyjętego ciała i współistotność Jego z osobą przyjmującą ciało. Ad pierwszego.
nie można właściwie powiedzieć, że się poczęło z Ducha Świętego ciało Chrystusa, które nie jest współistotne z Duchem Świętym, należy raczej mówić, że się poczęło przez Niego, biorąc pod uwagę to, co na ten temat mówi Ambroży 5, powstać przez coś to znaczy albo powstać z odnośnej substancji, albo też mocą tej rzeczy. Z substancji, tak jak Syn, z Ojca, mocą, tak jak wszystko powstaje mocą Bożą i w taki sposób jak Maryja posiadała Syna w swym łonie mocą Ducha Świętego. Ad drugiego. Co do sprawy poruszonej w zarzucie istnieje pozorna różnica między stanowiskiem Hieronima a poglądami niektórych doktorów Kościoła, utrzymujących, że Duch Święty przy poczęciu Chrystusa pełnił funkcję nasienia. Mówi bowiem Chryzostom 6, Duch Święty poprzedził mającego wejść do dziewicy jednorodzonego Boga, aby Chrystus poprzedzony przez Ducha Świętego narodził się cieleśnie w świętości, przy udziale bóstwa wprowadzonego zamiast nasienia. Damasceńczyk zaś mówi 7, mądrość Boża i moc stała się jej cieniem, na kształt boskiego nasienia. Nie trudno rozwikłać tę sprzeczność, biorąc pod uwagę to, że zarówno Chryzostom jak Damasceńczyk porównując z nasieniem Ducha Świętego, bądź też Syna, który jest mocą Ojca akcentują tkwiący w nasieniu czynnik aktywny. Hieronim zaś widząc w nim substancję cielesną, która podlega przy poczęciu przemianie, zaprzecza, że Duch Święty jest tu zamiast nasienia. Ad trzeciego mówiąc o poczęciu lub o narodzeniu Chrystusa z Ducha Świętego i z Maryi Panny mamy na myśli, jak stwierdza Augustyn 8, dwie różne rzeczy. Z Maryi rodzi się Chrystus czerpiąc materię, Duch Święty zaś jest sprawcą poczęcia. Nie było więc tu syntezy. Artykuł 3. Czy można nazwać Ducha Świętego Ojcem Chrystusa ze względu na człowieczeństwo? Na pozór tak. Pierwsze w procesie narodzin bowiem, jak twierdzi filozof. 1. Czynnik aktualizujący daje ojciec, matka zaś dostarcza materii. A skoro Najświętszą Pannę nazywamy Matką Chrystusa, bo przy jego poczęciu dostarczyła materii, to, jak się zdaje, Ducha Świętego wolno nazywać jego ojcem, on bowiem był tym czynnikiem, który zaktualizował omawiane poczęcie. 2. Duch Święty ukształtował ciało Chrystusa podobnie jak kształtuje duszę pozostałych świętych, co stanowi podstawę do nazywania ich synami całej Trójcy Przenajświętszej, a więc i synami Ducha Świętego. A skoro Duch Święty ukształtował ciało Chrystusa, to El Chrystusa powinno się nazywać Synem Ducha Świętego. 3. Jesteśmy tworem Boga, Boga przeto nazywamy Ojcem, stosownie do słów. 2. Czyż ten, który Cię posiada, uczynił i stworzył, nie jest Twoim Ojcem? A skoro ciało Chrystusa utworzył Duch Święty, to powinniśmy go nazywać Ojcem Chrystusa ze względu na to ciało przezeń ukształtowane. A jednak mówi Augustyn. 3. Emotikon smutek Chrystus narodził się z Ducha Świętego nie jako Syn, z Maryi Panny zaś narodził się jako Syn. Nazwy, ojcostwo, macierzyństwo oraz synostwo powstają wprawdzie w wyniku rodzenia, ale nie każde rodzenie stwarza relacje określone przez te nazwy, a jedynie rodzenie się istot żywych, zwłaszcza zwierząt. Nie nazwiemy bowiem płomienia synem ognia, z którego ten płomień powstał, powiemy tak chyba tylko w sensie przenośnym. Omawiane nazwy stosujemy tylko w świecie istot żywych obdarzonych zmysłami, zdolnych do rozrodu w ścisłym znaczeniu tego słowa. Ale i tu nie wszystko, co się rodzi, uzyskuje nazwę synostwa, przysługuje ona jedynie istocie nacechowanej podobieństwem do tego, kto ją zrodził. To też, jak mówi Augustyn. 4. Nie powiemy, że włos jest synem człowieka, na którym wyrósł, ani też, że człowiek jest synem plemnika, z którego powstał. Bo ani włos nie jest podobny do człowieka, ani człowiek do plemnika, a człowiek jest podobny do człowieka, który go zrodził. I gdzie jest doskonałe podobieństwo, tam też jest doskonałe synostwo. Dotyczy to zarówno dziedziny ludzkiej jak i boskiej. Jeżeli zaś podobieństwo jest niezupełne, to niepełne jest i synostwo. Skoro w człowieku odnajdujemy pewne niedoskonałe podobieństwo do Boga, wynikające zarówno stąd, że został on stworzony na obraz Boży, jak i stąd, że jest w nim podobieństwo łaski, przeto z obu tytułów można człowieka nazywać synem Boga, a mianowicie, i dlatego, że jest stworzony na jego obraz i dlatego, że jest do niego przez łaskę upodobniony. Zważem Y jednak, że z chwilą kiedy przysługuje komuś nazwa w jej pełnym znaczeniu, nie można jej stosować na oznaczenie tej samej rzeczy mając na myśli znaczenie niepełne.
na przykład mówiąc, że Sokrates jest człowiekiem, w ścisłym znaczeniu słowa człowiek, nie nazwiemy go człowiekiem w takim znaczeniu, jak nazywamy człowiekiem czyjś portret, gdyby nawet Sokrates bardzo kogoś przypominał. Chrystus jest Synem Bożym w pełnym znaczeniu wyrazu. Toteż, choć co do swej ludzkiej natury jest stworzony i usprawiedliwiony, nie przysługuje mu nazwa Syna Bożego ani z tytułu stworzenia ani też usprawiedliwienia jego ludzkiej natury, a wyłącznie ze względu na odwieczne rodzenie, przez które jest on synem samego tylko Ojca. Nie wolno przeto w żadnym razie nazywać Chrystusa Synem Ducha Świętego ani Synem Trójcy Przenajświętszej. Ad pierwszy Chrystus został poczęty z Maryi Panny, od której otrzymał materię tak, iż należy do tego samego gatunku co ona. Nazywamy go przeto jej synem. Został również poczęty przez Ducha Świętego jako zasadę czynną, ale nie według podobieństwa gatunkowego, tak jak to się dzieje, kiedy człowiek zostaje zrodzony przez swego Ojca. I dlatego nie nazywamy Chrystusa Synem Ducha Świętego. A drudzy ludzie, których Duch Święty urabia przez łaskę, nie mogą być nazywani synami Boga w sensie pełnego synostwa. Toteż mówiąc, że są synami Bożymi, mamy na myśli synostwo niepełne, polegające na podobieństwie płynącym z łaski, której źródłem jest cała Trójca Przenajświętsza. Inny charakter, jak wiemy. 5. Ma synostwo Chrystusa. Podobnie odpowiemy w ad trzeciego. Artykuł 4. Czy przy poczęciu Chrystusa Najświętsza Panna odegrała czynną rolę? Na pozór tak. Pierwszego mówi bowiem Damasceńczyk. 1. Że Duch Święty zestąpił na dziewicę, oczyszczając ją i dając jej moc przyjęcia Słowa Bożego, a zarazem moc zrodzenia Go. Wierną moc rodzenia posiadała wszak z natury, jak każda kobieta. Dał jej przeto moc czynną, tak iż przyczyniła się w sposób aktywny do poczęcia Chrystusa. Drugiego wszystkie władze duszy wegetatywnej, jak twierdzi komentator. 2. Są władzami czynnymi. Otóż zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet zdolność rodzenia jest władzą duszy wegetatywnej. Więc zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet zdolność ta czynnie współdziała przy poczęciu potomka. Trzeciego przy poczęciu potomka kobieta dostarcza materii, z której ciało jego zostaje ukształtowane mocą natury. A skoro natura jest wewnętrzną zasadą ruchu, więc i w samej materii dostarczonej przez Najświętszą Pannę przy poczęciu Chrystusa tkwi, jak się zdaje, jakiś pierwiastek czynny. A jednak pierwiastek czynny w procesie rodzenia określamy nazwą, racja zarodkowa. Otóż, jak twierdzi Augustyn. 3. Ciało Chrystusa od dziewicy wzięło tylko materię cielesną. Zostało poczęte i ukształtowane stosownie do boskiej racji, a nie według jakiejś ludzkiej racji zarodkowej. Najświętsza Panna przeto nie współdziałała czynnie przy poczęciu Chrystusowego ciała. Wykład. Niektórzy teologowie utrzymują, że przy poczęciu Chrystusa Najświętsza Panna czynnie współdziałała zarówno mocą przyrodzoną jak i nadprzyrodzoną. Mówią, że korzystała z mocy przyrodzonej, bo zakładają, że każda materia w naturze zawiera w sobie jakiś pierwiastek czynny. W przeciwnym razie, sądzą, nie byłoby przemian przyrodzonych. I tu popełniają błąd. Bo wtedy mówimy o przemianie przyrodzonej, kiedy się ona dokonuje pod wpływem jakiegoś czynnika wewnętrznego, którym może być pierwiastek wierny, nie tylko czynny. Wyraźnie mówi o tym filozof. 4. Że źródłem ruchu przyrodzonego ciał o mniejszym lub większym ciężarze jest wyłącznie pierwiastek bierny, nieczynny. I nie jest rzeczą możliwą, by materia przyczyniła się do tworzenia swej formy, bo nie istnieje jako akt. A także niemożliwością jest, by coś poruszało siebie, jeżeli nie jest podzielone na dwie stery, z której jedna porusza, a druga jest poruszana. 5. Zjawisko to spotykamy tylko u istot obdarzonych duszą. Mówią też oni o jej działaniu mocą nadprzyrodzoną, twierdząc, że udział matki nie ogranicza się do dostarczenia materii, którą stanowi krew periodu, lecz dostarcza ona także nasienia, które po zmieszaniu z nasieniem męskim stanowi w rodzeniu pierwiastek czynny. Skoro zaś u Najświętszej Panny z powodu nienaruszonego dziewictwa nie występowało wydzielenie nasienia, twierdzą oni, że Duch Święty udzielił jej w sposób nadprzyrodzony zdolności czynnego współdziałania przy poczęciu Chrystusowego ciała, dał to, co inne matki osiągają przez wydzielanie nasienia. Lecz powyższy pogląd nie może się ostać, bo skoro, jak powiedziano,
6. Każda rzecz jest po to, by pełniła swoje funkcje. Natura dla prokreacji nie wprowadzałaby płciowego zróżnicowania na mężczyzn i kobiety, gdyby funkcje mężczyzn nie różniły się od funkcji kobiet. Przy prokreacji zaś między funkcjami czynnymi a funkcjami biernymi istnieje różnica. Toteż nasuwa się wniosek, że całą aktywność w tej dziedzinie skupia w sobie mężczyzna, a element bierny reprezentuje kobieta. I dlatego u roślin, gdzie czynny element rozmnażania jest pomdrugeszany z biernym, nie ma podziału według płci. A skoro Najświętsza Maryja Panna zgodziła się być matką, nie ojcem Chrystusa, płynie stąd wniosek, że nie otrzymała żadnej władzy czynnej, aktualizującej poczęcie Chrystusa, gdyż albo próbowałaby ją realizować i byłaby wówczas ojcem Chrystusa, albo też nic w tym kierunku nie czyniła, jak niektórzy twierdzą, i wtedy władza ta byłaby jej udzielona niepotrzebnie. Musimy więc stwierdzić, że w samym poczęciu Chrystusa Najświętsza Panna nie współdziałała w sposób czynny, a służyła tylko materią, natomiast czynnie współdziałała przed poczęciem, przygotowując materię nadającą się do jego poczęcia. A de pierwszego omawiane tu poczęcie było nacechowane potrójnym przywilejem, nie było tam grzechu pierworodnego, został poczęty niezwykły człowiek, ale Bóg człowiek i wreszcie było poczęciem dziewiczym. Ten trojaki przywilej otrzymało od Ducha Świętego, i dlatego mówi Damasceńczyk w związku z pierwszym, że Duch Święty zestąpił na dziewicę, oczyszczając ją, to jest chroniąc przed poczęciem w grzechu pierworodnym. Do drugiego zaś odnosi się zdanie, dając jej moc przyjęcia Słowa Bożego, to jest poczęcia Słowa Bożego. A w związku z trzecim mówi, a zarazem moc zrodzenia, aby pozostając dziewicą mogła stać się rodzicielką, nie przez czyn wprawdzie, lecz w sposób bierny, podobnie jak inne matki stają się po zapłodnieniu. Ad drugiego. W procesie rodzenia rola kobiety nie jest tak pełna jak rola mężczyzny i dlatego, podobnie jak w dziedzinie twórczości, technika niższego rzędu przygotowuje materię, a technika nadrzędna tworzy formę, tak i tu moc rodzenia kobiety przygotowuje materię, a moc mężczyzny decyduje o formie. Ad trzeciego. Nie ma konieczności, aby dla dokonania przemiany odpowiadającej wymogom natury, tkwił w materii czynnik aktualizujący tę przemianę. Wystarczy, jak stwierdziliśmy. 7. Że jest w niej sam tylko pierwiastek bierny.